Siemacie, z tej strony Kiewojek. Witam w moich przedostatnich vlogach z Wrocławia. Moi drodzy, zdecydowałem, że to, co wam mówiłem, że być może nagram tam vloga tam gdzie był rok, to mówię, że nie, bo raz to troszeczkę, że tam chyba nic takiego aż ciekawego nie ma, a dwa, że to troszeczkę nie jest po drodze. Także jeszcze oprócz tego vloga zobaczycie jeden. Teraz nie wiem, jak to zrobić. Czy puszczać wam vlogi jakoś tak naprzemiennie? Znaczy wiadomo, że ja już te vlogi kilka tam puszczałem, ale na tą chwilę tak się zastanawiam, czy by wam jakoś tutaj nie puścić tych vlogów tak jakoś naprzemiennie, czy też może jakoś... myślę, że puszczę wam Wrocław i Kudowę tak po kolei, tak jak byłem. Więc jeszcze jeden vlog was... Znaczy, i tak się zastanawiam, bo w drodze do... bo ja muszę z mojego punktu widzenia, kiedy ja tam chyba jutro już wyjeżdżam do Kudowy, tak, bo dzisiaj jest czwartek, no to tak sobie myślę, znaczy ja to nagrałem w czwartek, tak samo jak ten vlog tam fontanny koło mnie 27 lipca w czwartek. I tak sobie myślę, czy wam by, bo już tutaj będziemy tam jak rok temu, gdzie przy Kiepskich, tam się Kiepskich nagrywali, tylko nie, raczej nas nie wpuszczą, ale tak chociażby tą kamienicę wam tam pokazać. Znaczy teraz już tam nie kręcą, ale kiedyś tam właśnie kręcili. Teraz no jest, to jest niby na osiedlu kosmonautów, to osiedle też tam istnieje, ale to wam jeszcze powiem przy okazji. No i cóż, może my się tutaj zabierajmy za tego tutaj, bo już czas nam ucieka, a... Znaczy nie ucieka, no. Ale wiadomo, nie? No to dobrze, no to... Zabierajmy się może już, znaczy, aha, bo jeszcze myślimy jakoś, bo chodzi mi o to, czy wam, bo ja będę jeszcze wracając z Kudowy, no bo mamy pociąg o 9:00, tam z Kudowy już po tygodniu chyba pobytu gdzieś tak około, czekasz w sobotę tam, gdzie są regaty w Szczecinie, to ja akurat wrócę, czy wam jakby nagrać, jakby Kiepski, bo i tak dopiero mamy pociąg, bo o 17:00 będziemy, czy wam już od razu nagrać wszystko? I tak sobie myślę, że kurze, może bym jednak nagrał wam to później, żeby tak... Bo tak to by tylko Kudowa wtedy była na moim kanale, a to tak trochę głupio by było. Więc też tak myślę, że chyba raczej zrobię to jakby później, że tutaj muszę z nimi porozmawiać, czy... No wiadomo, że tam jutro chyba mamy pociąg o której? Tam mamy, nie pamiętam, chyba około 17:00 czy jakoś tak. Chyba to się wszystko tam zobaczy i... Dobra, więc już bez zbędnego przedłużania, zabieraj mi się za fontannę, bo żebym się trochę rozgadał. Dobrze, mamy fontannę, tak jak sobie uciąłem wypowiedź, mówiłem, że przestałem już gadać nie na temat, co mi chodziło. I proszę bardzo, mamy fontannę, tu mamy halę stulecia, czy cały Wrocław żyje teraz tymi The World Games. Więc no jest bardzo fajnie. Ja tu byłem rok temu, ale dlaczego byłem tu rok temu, to wam powiem. Przy podsumowaniu, nie wiem, czy wizyty tylko we Wrocławiu, bo na pewno będzie, bo też musiałem to rok temu zrobić, ale niestety jakoś tak mi to wyleciało, jakoś tak. Potem to już było za późno, żeby to robić, bo to już tam się, wiecie, za to rok szkolny. Także że 1 września zrobiłem takie podsumowanie całych wakacji, gdzie byłem, jakieś właśnie urywki tych vlogów będę wam puszczał. No, mam tutaj taki fontan, tutaj są właśnie w nocy pokarmię, ja rok temu właśnie byłem w nocy tutaj. Właśnie... Ja jestem praktycznie byłem 3 razy, bo jeszcze kiedyś tam jechałem do Biedy tutaj koło Kłodzka i... Ale tylko przejazdem, to właśnie tylko tyle co na dworcu. A teraz właśnie w mieście, tak już na poważnie w mieście, to jestem 2 raz. Proszę bardzo, tutaj na Halę Stulecia. To są takie fajne dookoła, gdzie sobie można pochodzić. Tutaj mamy tam flagę Wrocławia, no i dobrze, już tutaj się będę z wami powoli żegnał. Dobrze, dziękuję wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wchodźcie na kanał Krajowy i na Instagrama, wszystkie linki są w opisie, cześć!